Tutaj mam przez mamusię przygotowane specjalnie gołąbki i przy tych oto gołąbkach chciałem sam polecić, no bo ja wiem najlepiej, prawda, że jaką to ma wartość. Mój nowy program, termin przydatności. Jesteś super, Grzechu. O, idzie. Grzegorz Dolniak! 33 lata na karku, w tym wieku się termin przydatności na różne rzeczy człowiekowi kończy i o tym będę opowiadał w tym nowym programie. Od miesiąca w pracy codziennie z kolegami oglądamy i dla mnie cały kształt to jest petarda. Fajnie, jeszcze raz bym poszedł, a może i nie raz? Zapraszam na nowy program, który jest wybitny. Jest wybitny, uważam, że jest wybitny, a to potwierdzają osoby, które w tym materiale będą się wypowiadać, jak im się podobało. Oczywiście ja nie puściłbym w tym materiale ludzi, którym się nie podobało, więc to też jest taka laurka, umówmy się. No to jestem, przyznam, że zawiedziony po występie Grzegorza. Program był nieśmieszny, długi i bilety były stosunkowo drogie. Słuchaj, następne po 2,5 dychy i też jesteśmy. Okres przydatności. Jak najbardziej polecam. Polecam każdemu wybrać się, zobaczyć to na żywo, bo niestety na YouTubku no to nie jest to samo. Popłakałam się po prostu. Było świetnie, naprawdę. W którym momencie były łzy? Monopolowy, Żabka. Pani Żanetka. Motopolowy, kanapka, Żanetka. Ja myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie tam. Będzie wesoło cały czas, ale w momencie, w którym trafi dokładnie w tą nutę, to będzie genialnie. Termin przydatności, czyli moment, w którym po prostu pewnych rzeczy już w życiu robić nie możesz, albo możesz, ale cię bolą. Jak na przykład picie alkoholu po 30, jak na przykład podróżowanie, które za młodu zupełnie inaczej wyglądało, za młodu, jak to brzmi. To jest prawdziwe. To jest smutne, ale zarazem śmieszne. Nawet na flashbacku byłem. Tam mi się podobało jak najbardziej. Dzisiaj też poziom utrzymany. Ja też polecam. Najbardziej mi się podobała ta piosenka o Biedronce, jak śpiewał i gestykulował i całym ciałem tak naprawdę pokazywał. To jest taki żywy. Emocjonalnie wszystko pokazuje. Takie jego występy są bardzo żywe. Pierwszy raz jesteśmy na czymś takim i zachwycony jestem. Tak, oglądałem parę razy na YouTubie, dlatego mnie to ściągnęło, żeby to obejrzeć, nie? Także tak trzymaj.